Ogólnie, tak. Wszystkim się dały moje. Sadzałem drzew. Zaśpiewaj coś do kamery. Sadzimy drzewa. Ty strumyk. Sadziliśmy drzewa ostatnio. W takiej luźnej atmosferze odbywało się spotkanie z okazji Dnia Wolontariatu. 5 grudnia do Wilkowic przyjechali przedstawiciele szkół współpracujących z klubem Gaja. Dzisiaj jest Dzień Wolontariatu i chcieliśmy wszystkich zaprosić, chcieliśmy im podziękować za to, co robimy i chcieliśmy wspólnie oczywiście. I chcieliśmy się też podzielić jakby takimi naszymi wrażeniami, dlaczego to robimy, skąd płynie energia, że nam się wszystkim chce, po prostu po ludzku sobie porozmawiać o tym, dlaczego chcemy pomagać zwierzętom, ludziom, czy jak my to mówimy, ziemi. Aktualnie to razem z kolegami panią będziemy pracować nad aukcją zwierząt. No, sam do klubu Gaja po prostu dołączyłem tak z ciekawości poznać, jaka jest praca wolontariatu. Znaczy, ja tutaj trafiłem poprzez panią, która zaprosiła mnie do uczestnictwa w tym. No i zamierzam jakoś się pomóc przyczynić w czynieniu dobra na naszym sąsiedztwie. Bardzo fajnie, młodzież jest zadowolona i myślę, że tak dalej będzie. A skąd przyjechałeś? Jestem z Wisły, tutaj właśnie chodzimy do szkoły hotelarskiej razem z koleżanką. A coś od nas zależy? Tak, no bo każdy z nas może dokonywać właśnie wyborów i na własną rękę czynić jakieś mniejsze dobro. Ja dzisiaj będę chciał powiedzieć, skąd to się wzięło u mnie, ale ja chciałbym posłuchać też młodych ludzi. To jest chyba najważniejsze, żeby oni mieli szansę powiedzieć, dlaczego chcą tu przychodzić, dlaczego chcą coś robić, a my możemy być najwyżej inspiracją i pomagać im w tym, żeby w przyszłości takich ludzi, którzy robią coś dla innych, było więcej. Możemy podejmować wybory, ale czy możemy coś więcej? A potem zmieściliśmy zbiór makulatury na przykład, żeby ratować konie. Ogólnie udzielamy się jako szkoła. Dzień drzewa mamy, co tam jeszcze mamy, sprzątamy środowisko, tak, koło szkoły więcej mamy śmietników. Zasadzamy choinki koło szkoły naszej. W tym momencie, w tym programie, który realizujemy, czyli ekowolontariatu, są to cztery grupy z Żywca, Wisły, Bielska-Białej i Stych. Natomiast mamy w całym kraju naprawdę sporo wolontariuszy, którzy nam pomagają, wspierają w działaniach. No, czasem to idzie w tysiące, tylko to zależy od kampanii i od programu. Jednymi są bardziej zainteresowani, innymi mniej. Jak zwykle zwierzęta biorą zawsze górę nad wszystkim, także do pracy ze zwierzętami jest dużo chętnych. Co kot chciałby powiedzieć? Miał. On się bardzo cieszy. No po prostu chcemy się dowiedzieć jak najwięcej o samym klubie i o jego działaniach. Wolontariat jest w ogóle ważny, nie tylko dla klubu Gaja, ale w ogóle dla Polski, dlatego że kapitał społeczny, my mamy, jak mówimy o wolontariacie, to zwykle mówimy o tak zwanym kapitale społecznym. Mamy kapitał ekonomiczny, mamy kapitał ekologiczny i mamy kapitał społeczny. W Polsce kapitał społeczny jest bardzo niedoszacowany, słaby, nie ufamy sobie, nie wierzymy. I budowanie tego kapitału społecznego to jest jedna z przyczyn, dla których takie rzeczy trzeba robić, tak żebyśmy po prostu byli ludzie pomiędzy sobą, robili coś wspólnie, żeby to było spoiwo społecznej współpracy.